Wilki i Niedźwiedzi Grizzly. Temu kojotowi będzie odtąd żyło się trudniej, lecz kruki i orły już teraz mają powody do zadowolenia. Zbyt długo brak to było niezwykle ważnego elementu naturalnego porządku. Po 60 latach Canis lupus powrócił na zachód. Gdy wielkie lądowe pomosty łączące Azję z Amerykami pojawiały się i znikały, wiele gatunków migrowało między Starym i Nowym Światem. Wśród zwierząt, które podróżowały na wschód do Ameryki Północnej, były stada wołów piżmowych, karibu, jeleni, łajpity i bizonów, a za stadami podążały niewielkie grupy wędrownych myśliwych i watahy ich duchowych braci wilków. Wilki polują przeważnie na duże ssaki. Na ogromnych przestrzeniach arktycznych tundry ich ulubioną zdobyczą jest wół piżmowy. Stado wilków arktycznych może grasować na obszarze ponad 2500 km2 w poszukiwaniu pożywienia. Znalezienie ofiary to dopiero początek niebezpiecznego starcia, które częściej kończy się niepowodzeniem niż sukcesem. Woły piżmowe to potężne stworzenie. Mają ostre kopyta i zakrzywione rogi. Zwierają szyk obronny prawie niemożliwy do przerwania. Szanse zwycięstwa w konfrontacji czołowej są niewielkie. Dopóki stado trzyma się razem, jest bezpieczne. Watahy wilków ma prosty plan. Trzeba zmusić stado wołów do biegu. Wtedy będzie można odizolować wolniejszego lub słabszego osobnika i odciąć go od grupy. Dzisiaj nie będzie łatwego posiłku. Połowa wilków nosi ślady ran zadanych kopytami i rogami zwierząt, na które polują. Młode i niedoświadczone wilki mogą wyjść ze starć poważnie ranne lub nawet w nich zginąć. Lecz nie pierwszy i nie ostatni raz właśnie ci przeciwnicy będą stawać do walki. Kiedy spotkają się ponownie, być może warunki będą już inne. Na południe od tundry leżą wielkie równiny środkowej Ameryki. Ogromna preria. Idealne warunki życia dla gatunku, który łatwo się przystosowuje, szybko rozmnaża, jest wytrzymały i pełen majestatu. Dla bizona.
Niegdyś przestrzenie te przemierzały ogromne stada o niezliczonej liczbie osobników. Obecność bizonów oznaczała przetrwanie dla stworzeń, które regularnie migrowały na południe jesienią, a na północ wiosną. Wilk i człowiek spotkały się w kręgu wielkich stad bizonów. Bizony tolerowały obecność w atach wilków na obrzeżach swoich stad. Ich widok był tak znajomy, że sprawni indiańscy myśliwi odziani w wilcze skóry mogli poruszać się między bizonami, nie prowokując ich do masowego pędu. Owa stale odnawiana naturalna równowaga była wrażliwa na zakłócenia. Dla Indian, którzy osiedlili się na równinach i u podnóży gór skalistych, bizony były źródłem niemal wszystkiego, czego potrzebowali do życia. Dostarczały pożywienia, skór do krycia wigwamów i na odzienie, a także materiałów na ozdoby i narzędzia do obrony. Tereny dzisiejszego stanu Idaho zamieszkiwało plemię Nez Perce. Ich życie toczyło się utartym cyklem. Jego częścią były doroczne wyprawy z dolin rzek, by polować na bizony na równinach Montany. Wszystko zmieniły nadciągające ze wschodu wojska. Naród, który chciał dzielić ziemię i brać je w posiadanie, nie pozwolił Indianom na swobodne zajmowanie równin. Chciał założyć tam farmy i rancze, otworzyć kopalnie i zbudować miasta. I tak bizony stanęły na skraju wymarcia, a od nich zależało życie indiańskich plemion. Indianie Nez Perce byli ludźmi honoru i głębokiej wiary. Wolność cenili ponad wszystko, a gdy wojsko i rząd łamały traktat za traktatem, wódz Grom, który rozlega się w górach, zwany także wodzem Josephem, rozpoczął desperacką walkę o przetrwanie. Z siłami najwyżej 300 wojowników prowadzonych przez swoich plemiennych wodzów, w tym również przez brata wodza Josepha, Alokuta, oraz przez głównego kronikarza plemienia Nez Perce, Żółtego Wilka, dokonali uderzenia, lecz pod naporem przeważających sił wycofali się 2000 km na północ. Oddali się 65 km od granicy z Kanadą po bitwie pod Bear Paw Mountains. Warunki, na jakich Indianie się poddali, miali również złamali i ponad 400 mężczyzn, kobiet i dzieci odesłano do federalnego więzienia. Z początkiem niewoli na zawsze odeszły ich plemienne obyczaje. Teraz już nic nie stało na przeszkodzie, by podzielić ziemie, które nigdy nie znały granic. Po 60 milionach bizonów zostały tylko sterty kości warte $8 za tonę. Za wilcze skóry płacono dolara. Do roku 1888 cena podskoczyła do $5, lecz wtedy wilki spotkał już los bizonów. Zniknęły. Próby ratowania populacji bizonów przed wyginięciem spotykają się dziś z pełnym zrozumieniem i wsparciem. Lecz kwestia wilków rodzi większe problemy, bo wilk to drapieżnik. Wataha wilków stanowi rodzinę założoną przez głównego samca i główną samicę, parę alfa. Niemal zawsze to oni są rodzicami wszystkich osobników watahy. To oni określają rozmiar stada i jego zdolność przetrwania. Dla tej pary alfa okresem rozrodu jest luty i samica dbać będzie o to, by był to jedyny rozród w obrębie ich grupy. Samica alfa szuka nory. To bardzo ważny wybór. Od niego zależy stan i powodzenie całej watahy przez większą część wiosny i lata. Samica może potrzebować nawet 3 nor, być może powiększonych nor lisów, albo takich, których używała już wcześniej. Może też wykopać nową norę specjalnie dla potomstwa. Każde wybrane miejsce musi leżeć blisko wody, najlepiej w pobliżu wzniesienia, z którego dobrze widać okolice we wszystkich kierunkach. Podczas odchowywania młodych watacha jest zawsze w pobliżu. Nie ruszy się stąd, aż szczeniaki będą na tyle silne, by wędrować ze stadem. La 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 la
Urodzone na początku maja wilczki po raz pierwszy ujrzą świat na zewnątrz, gdy ich nora będzie z jakichś względów zagrożona. Wtedy, pojedynczo, matka przeniesie je do nowego domu. Przez kilka tygodni Wataha czeka, aż szczeniaki do niej dołączą, lecz nie czeka biernie. Młode są przyszłością stada i wszystkie wilki Watahy pomagają je karmić, ochraniać je, uczyć nowych umiejętności i życia w stadzie. Ten samiec alfa jest wielki jak na wilka. Waży 57 kg. Samiec o czarnym pysku to jego syn. Waży 27 kg mając rok. Jest wystarczająco silny, by biegać z Watahą, ale dopiero za kolejny rok nabierze dostatecznej sprawności, by brać udział w polowaniach. On i jego brat to jedyne wilczki, jakie przeżyły z zeszłorocznego miotu 6 młodych. Gdy osiągną wiek 2 lat, jeden z tych młodych, albo oba, mogą oderwać się od Watahy i założyć własną, lecz na razie poddają się ojcu i gorącemu popołudniowemu słońcu. Ponieważ nowo narodzone szczenięta nie potrafią same regulować temperatury ciała, ogrzewać się będzie tylko ciepło matki. Przez pierwsze 2 tygodnie życia pokarm i źródło ciepła są zawsze tuż obok. Matka zostawia je tylko, gdy idzie ugasić pragnienie. Na otwartych terenach za Salted Mountains to właśnie plemię Nez Perce dba dzisiaj o wzrost populacji wilków w środkowej części stanu Idaho. Chronimy ich środowisko, aby z powrotem zapanowała naturalna równowaga. Moje plemię przewodzi staraniom o odrodzenie zagrożonych gatunków. To ogromne przestrzenie, około 6 milionów hektarów. Dlatego wilki wytropić można jedynie z powietrza. Posługujemy się radiolokacją. Obroże z nadajnikami i telemetria to nowoczesne narzędzia, które pomagają Indianom Nez Perce w staraniach stworzenia lepszego świata dla ich dzieci i wnuków. Ekscytujące jest już samo to, że wiemy, że tam są i słyszymy sygnały radiowe. Odradzanie populacji wilków jest nie tyle wyzwaniem natury biologicznej, co społecznej. Z biologicznego punktu widzenia wilki mają się nieźle. Oceniamy, że do czasu, kiedy ekipa zakończy tego lata liczenia szczeniąt, ich liczba przekroczy 100. A jeśli da im się szansę, rozmnożą się, odrodzą i mam nadzieję, zostaną w Idaho. Szczenięta otwierają oczy w 12 dniu życia, a słyszeć zaczynają w dniu 20. W 21 wychodzą już z nory. Z niewiarygodną cierpliwością roczne wilki zmieniają się przy pilnowaniu szczeniąt, które je podgryzają i łaszą się do nich. Już w pierwszych tygodniach bawią się razem, a umiejętnościami, które teraz ćwiczą, służyć będą Watahe w kolejnych latach. Przez pierwsze 11 tygodni życia szczeniaki ufnie dopuszczają do siebie każdego dorosłego osobnika, który podchodzi, wdrukowując im swój obraz, wydawany odgłos i zapach. Po 3 miesiącach każde nowe stworzenie, jakie do nich podejdzie, traktowane będzie jako rywal lub potencjalna ofiara. Entuzjastycznie witani dorośli przynoszą zapachy ze świata, a także zwracane z żołądka mięso, pierwsze niepłynne pożywienie szczeniąt. Nieustannie wzywają dorosłych, aby stymulować ten proces. Taka grupowa strategia żywienia wzmacnia więzi rodzinne Watahy.
Matka przestaje już je karmić, ale młode ciągle próbują ją ssać. Ona jednak coraz bardziej im to utrudnia, zmuszając je do jedzenia stałego pokarmu. Dzięki skojarzeniu jedzonego mięsa z kośćmi, jakie przynoszą powracające do rozgłosowniki, szczeniąta uczą się zapachów i smaków zwierząt, które kiedyś będą stanowić ich zdobycz. W kulturach europejskich o wilkach krążyły jedynie mity i błędne przekonania. Wydawało się, że nikomu nie zależy, by dowiedzieć się prawdy. Zatem wiele czasu zajęło wilkom ponowne zdobycie sojuszników wśród ludzi. Pat Tucker, biolog zajmujący się dziką naturą, oraz pisarz Bruce Welly wzięli na siebie odpowiedzialność za opiekę nad schwytaną samicą wilka, którą nazwali Koani. To nie ona zdecydowała, że będzie żyła z nami i czuje za nią olbrzymią odpowiedzialność. Chce stworzyć jej możliwie najlepsze warunki, a to nie zawsze jest łatwe. Jest wspaniałym stworzeniem. Wiele się od niej nauczyłam, ale wilki to nie domowe zwierzątka. Czuliśmy, że jeśli nie może biegać na wolności, ważne jest, żeby wykorzystać wszystkie jej zalety jako wilka. Koani zbliżyła nas do siebie i skupiła naszą uwagę na nauczaniu. W programie edukacyjnym, którego częścią jest żywe zwierzę, jest coś zdumiewającego. Koani naprawdę ma wpływ na ludzi. Jeśli jej niewola może pomóc dzieciom zrozumieć dzikie wilki, to jej życie między ludźmi jest ważne zarówno dla jej gatunku, jak i dla naszego. Koani jest wilczym ambasadorem w 200 szkołach rocznie. Patrzy w oczy ludziom, którzy pewnego dnia decydować będą o losie jej dzikich krewnych. Wyobraziliście już sobie? Pamiętajcie, że jest nas tylko dwóch. Do najbliższego schroniska musimy przejść 10 kilometrów. Zachodzi słońce, spada temperatura, a do tego w lesie wyją wilki. Swoim wyciem wilki wyrażają wzajemne braterstwo i wspólną siłę. Czasami siła ta budzi strach, tak jak w koszmarach nocnych i ludowych podaniach. Opowieści ze Starego Świata, stworzone dla zabawiania dzieci, wkraczają do powszechnej świadomości i powodują reakcje pozbawione rozsądku i dobrej woli. Gdy miałem kilkanaście lat, mieszkałem na Alasce. Za wilki można było dostać niezłe pieniądze, więc postanowiliśmy z przyjacielem zbić fortunę, zabijając wilki po cenie $50 za sztukę. Ale latem obejrzałem film o wilkach. Potem, jesienią, kiedy byliśmy na wyprawie łowieckiej, spostrzegliśmy, że idzie za nami wilk. Na pewno był po prostu ciekawy. Podniosłem strzelbę i miałem go na celowniku. Wtedy poczułem, jak jego wzrok świdruje mi duszę i nie mogłem nacisnąć spustu. Opuściłem broń, a przyjaciel popatrzył na mnie zdumiony. Wilk zdążył już uciec. Nie żałowałem. To, że opuściłem strzelbę, przypisuję programowi edukacyjnemu. Do dzisiaj bardzo się cieszę, że nie strzeliłem. Dlatego właśnie uważam, że edukacja ma sens, bo dzięki niej zmieniłem podejście. Koani przywita się z waszym nauczycielem. Nastąpiła ogromna zmiana naszego nastawienia do drapieżników. W większym stopniu akceptujemy je jako ważną część naszego świata. Jako gatunek dojrzewamy i inaczej rozumiemy teraz nasze miejsce w naturze.
Nadal problemem są rejony, gdzie wilki wzbudzają kontrowersje. Często trzeba jakiegoś nauczyciela albo rodzica, który widział nasz program i zażąda, żeby pozwolono nam przyjść do uczniów. Wilk symbolizuje zmianę, a dla niektórych grup, na przykład rancherów, nie jest to zmiana na lepsze. Trzeba będzie czegoś więcej niż tylko dobrej woli kilku światłych przyrodników, żeby zmienić powszechne przekonania. Hodowcy bydła mają swoje obawy i niektórzy z nich czują, że wywiera się na nich naciski. To prawda, wiele spraw zwróciło się ostatnio przeciw rancherom. Kwestia wilków to tylko jedna z nich. Niepokoi mnie, dlaczego chce się zasiedlić wilkami zamieszkane obszary, gdzie od dawna funkcjonują duże rancze. Na pewno dojdzie tam do konfliktów. Nie uważam, że wszystko musi być tak, jak chcą właściciele ranch. Wilki mają należne im miejsce. Powinny żyć na dziesiątkach tysięcy hektarów dzikich terenów. Tak naprawdę nie są gatunkiem zagrożonym. Wilków jest bardzo dużo. Gdy człowiek czegoś nie rozumie, zaczyna to niszczyć i odwraca się od tego. Indianie nigdy nie rościli sobie praw własności do czegokolwiek. Chcieli tylko otaczać szacunkiem ogród Matki Ziemi. Według naszej plemiennej starszyzny takie tańce opowiadają o czasach, gdy świat Indian i świat zwierząt istniały razem obok siebie. Tańce to forma modlitwy wypowiadanej za każdym razem, gdy mokasyn dotyka ziemi. W harmonii z rytmem bębna i pieśnią słowo zanoszone jest do Stwórcy poprzez serce Matki Ziemi. Nasz taniec odtańczyliśmy w intencji powrotu wilka. Orle pióro, pieśń i rytm bębna łączą się w jedno po to, by Stwórca usłyszał modlitwę o uzdrowienie i o harmonię w naturze. Tradycyjna mądrość i współczesna nauka. Plemię Nespers wie, jak je łączyć, nauczając o wilkach i prowadząc ośrodek badawczy w Winchester w stanie Idaho. Bezpośrednia obserwacja drobnych aspektów życia zwierząt jest w naturze niemożliwa. Ta wataha trzymana jest tu, aby z bliska można było obserwować subtelną dynamikę wzajemnych zależności jej członków. Toczono zażarte dyskusje nad tym, jakie znaczenie dla plemienia Nespers będzie miało zaangażowanie się w starania o odrodzenie populacji wilków. Indianie Nespers dysponują odpowiednią wiedzą naukową, aby chronić naszych powracających braci i siostry wilki. Jeśli młodzi ludzie chcą obserwować wilki, powinni otworzyć oczy, uszy i serca i przyjrzeć się rodzinie wilków oraz ich miejscu w społeczności. Pracujemy z młodzieżą po to, by spojrzała na świat inaczej, ponieważ to młodzi stanowić będą o przyszłości wilków. Szczeniaki dominujące zaczynają ryzykownie próbować szczęścia, zaś te mniej agresywne samodzielnie uczą się sztuki przetrwania. Wilki znowu żyją tam, gdzie ich miejsce. To wielka zmiana. Ponowne odrodzenie wilków może spowodować zmiany w ekosystemie i wpłynąć nie tylko na populacje zwierząt, jakie padają ich ofiarą, lecz także na rośliny, ptaki i niedźwiedzie. Gryzli to bardzo wrażliwy gatunek i trudno radzi sobie z zakłóceniem naturalnej równowagi. Gdy jakiś czynnik ją zakłóci,
Niedźwiedziom gryzli trudno ją odzyskać. Wielu ludzi uważało, że sprowadzenie wilków może odbyć się ze szkodą dla gryzli. Ale wilki żyły razem z niedźwiedziami od tysięcy lat, a zniknęły zaledwie na lat 60 czy 70. Wilki zapewniają niedźwiedziom gryzli źródło mięsa. Niedźwiedzie po prostu udają się tam, gdzie wilki zabiły jelenia Waikiki i odbierają im zdobycz. Gryzli będą sobie znacznie lepiej radzić, gdy ich stary kumpel wilk powróci, niż wtedy, gdy go nie było. Późnym latem watahy przeniosły swoje szczenięta do legowisk. To pierwszy krok młodych w dorosłe życie w biegu. Dla wielu z tych szczeniąt przetrwanie zależeć będzie od tego, kogo spotkają na swej drodze. Trzeba bardzo uważać, gdy podchodzi się do wilka schwytanego w sidła, ale nigdy nie zdarzył się jeszcze żaden wypadek, mimo że na potrzeby projektu schwytaliśmy już 65 wilków. Chyba po raz pierwszy w Ameryce Północnej doszło do współpracy traperów, ludów tubylczych i grup ekologów, aby uratować drapieżnika takiego jak wilk. Gdy latem chwytamy wilki, żeby założyć im obroże, nigdy ich przy tym nie usypiamy. Gdy wilk ulegnie już człowiekowi, prawie na pewno nie będzie próbował ugryźć. Każdemu biologowi zależy na tym, by zwierzęta poddawać jak najmniejszemu stresowi, aby badane zwierzę żyło jak najlepiej i dostarczało danych, które w sumie pozwolą ocenić całą populację, pomóc nam zrozumieć te stworzenia. Szacujemy, że w Kanadzie żyje około 50 tysięcy wilków. Na niektórych obszarach wilki nie mają styczności z ludźmi. W ogrodzonych rezerwatach potrzebny jest plan zarządzania i współpraca z miejscowymi traperami i rządem. Nie powinno być trudno stworzyć plan, który otaczałby ich populację ochroną przez następne pokolenia. Jeśli zobaczysz wilka w lesie, możesz uznać, że masz szczęście. Takie spotkanie z nim nie jest niebezpieczne, nie trzeba się go obawiać. System parków narodowych w Stanach Zjednoczonych stworzono nie po to, by pokazać, co jest dobre i słuszne, a co nie. Chcemy tylko przywrócić stan, jaki tu istniał, zanim zakłócili go ludzie. Czy Yellowstone panuje teraz równowaga? To się jeszcze okaże. Efekty wpływu wilków na ekosystem będą widoczne dopiero za 20-25 lat. Chcemy przywrócić właściwy naturze porządek. Pytanie, czy będzie w nim równowaga, na razie pozostaje bez odpowiedzi. Wilki z pewnością mogą tu żyć z ludźmi, to już wiemy. A ludzie nie zawsze mogą żyć z wilkami, w dużej mierze dlatego, że po prostu nie chcą. Myślę, że wilki mogą być dobrymi sąsiadami. Łatwo się żyje z nimi u boku, gdy tylko ludzie dadzą im szansę. W nagrodę obdarzą nas pięknym widoku wilka biegnącego przez las i tym, że możemy słuchać jego wycia. Gdy jego głos niesie się przez góry i wśród drzew, rozbrzmiewa muzyka świata.
Wersja polska na zlecenie projekt DVD Studio Sonoria. Tekst polski Justyna Gardzińska. Czytał Tomasz Knapik.